Słuchaj, czy to jest prawda, że ty swoim studentom mierzysz czas? Tak. Na pytanie. Tak. Tak? Tak. Nie uważasz, że to jest terror psychologiczny, że to jest słabe? To jest ćwiczenie, które ma uczyć poczucia czasu w ogóle, timingu. Aha. Ma cenić czas widzów, uczyć cię cenić czas widzów. Że cenić czas widzów. Tak, że minuta... Jeszcze raz. Uczyć cenić czas widzów. Dobrze, bo ty jesteś wykładowcą. Tak. A jeszcze szybciej? Uczyć cenić czas widzów. A jeszcze szybciej? Ale z tego nie jestem wykładowcą, to był mój najsłabszy punkt akurat w szkole. Uczyć cenić czas widzów. No nie wchodźmy już w disco polo. Dobrze. Uczyć cenić czas widzów. A jak ja bym wziął tutaj, na przykład, bo mam, przypadkowo przechodził kolega z zegarem i ja bym ci na przykład, tutaj, o, zegar, żebym wiedział, ile to jest minuta, nie? Mhm. On idzie tak. I jak ja bym ci stosował, to jest fair uczyć cenić czas widzów. Tak, to jest fair, zwłaszcza wtedy, kiedy masz w kole, siedzi 10 osób, I w trakcie analizy każda z tych osób ma równy czas. Może z nim zrobić, co chce, może go przemilczeć, ale może mówić. I na początku jest tak, że poznajesz, kto przekracza ten czas, a kto go nie wypełnia. I po jakimś czasie tego ćwiczenia ludzie zaczynają się otwierać. W sensie i też zwracać uwagę na to, jak są słuchani i komponować swoją wypowiedź. Czas minął. No dobrze, grasz w serialu postać policjanta z zespołem Aspergera. I teraz jest pytanie, czy to jest misja społeczna, czy to jest tylko zwrot scenariuszowy, że mamy takiego policjanta Forresta Gumpa trochę? Bo mnie ciekawi po prostu zaplecze intelektualne tej decyzji, że ty grasz kogoś, no, kogo w Polsce podobno, jak pokazują badania, lekko się stygmatyzuje, czyli osoby z zespołem, czyli z lekkim, powiedzmy, z lekką rodzajem autyzmu. Tak, dobrze? To jest bycie w spektrum autyzmu, tej chwili to jest jakby taka nomenklatura, która... I czemu ty pytałeś, dlaczego twoja postać musi być taka właśnie? Oczywiście, no mogę się domyślać, nie znam dokładnych decyzji, nie wiem, kto podejmował decyzję takie akurat, żeby ta postać zaistniała. Jest to dosyć, też można powiedzieć, ostatnio spotykane w filmach i w serialach, że są postaci właśnie z zespołem Aspergera, czy w spektrum autyzmu bardziej, używajmy tego może sformułowania. I oczywiście jest to interesujące, bo jest to specyficzny sposób widzenia. To są ludzie, którzy mają ostatnio się dowiedziałem też, że to jest po prostu najnowsza jakby diagnoza, czym jest tak zwany zespół Aspergera, która nazwa już odchodzi, ale czym jest bycie w spektrum autyzmu, to jest alternatywny wzorzec rozwojowy. Mhm. W związku z czym mamy do czynienia z kimś, kto jest po prostu bardzo silnie skonstruowanym wewnętrznie człowiekiem o innym sposobie komunikowania się ze światem. Znaczy ma kłopoty społeczne, w interakcjach społecznych. Tak, że może nie rozumieć podtekstów, że metafor, że nie może nie sczytywać intencji. Myślenie alegoryczne. Tak. Persyflaż. Tak, tak? Persyflaż. A co to znaczy? Nie znasz słowa persyflaż? Nie. Alegoria, przenośnia, persyflaż. Persyflaż. Ty jesteś wykładowcą. Okay, tak, dziękuję. O, widzisz, to sobie na pewno sprawdzę, będę teraz używał. Znasz to powiedzenie, że jak człowiek nic nie umie, to zostaje nauczycielem, a jak nie umie uczyć, to zostaje nauczycielem WF-u? Teraz mam mnóstwo ludzi wokół mnie, którzy mnie uczą właśnie sportu. Są fantastyczni ludzie.